I po strzele. Przyjaźni sportowej będą dla Was bardzo cenne i bardzo długotrwałe, bo powiem Wam szczerze, że takie znajomości, przyjaźnie koleżeńskie na niwie sportowej przetrwają wszystkie burze. Będziecie już dorosłymi ludźmi, starszymi panami i kobietami, będziecie pamiętali te właśnie sportowe przyjaźnie. Tego Wam serdecznie życzę i będziemy z wielkim zainteresowaniem oglądali Wasze spotkania, Wasze potyczki. Będziemy trzymali kciuki, żeby szkoły kołobrzeskie wygrywały w tych meczach ze Szczecinem i z Berlinem. Myślę, że tak też się stanie, dlatego życzę Wam wielu sukcesów, a tych przyjaźni polsko-niemieckich i szczecińskich szczególnie. Ale pamiętajcie, że reprezentujecie koło tym i trzeba te metodyskie powygrać. Również o kilka słów pana Jerzego Polskiego, zastępcę prezydenta do spraw społecznych. Witam Was bardzo serdecznie. Przywitaliście Was bardzo ciepło. My też tutaj właśnie w sali Urzędu Miasta witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że to właśnie Wy będziecie reprezentować nasze miasto w tych wspaniałych rozgrywkach. Ja tylko przypomnę, że to już jest trzecia edycja tego programu. Program rozpoczął się w 2012, wtedy, kiedy było Euro 2012. Jak dobrze pamiętacie, nasze miasto było miastem pobytowym dla drużyny Danii. Koleżanki i koledzy z klas reprezentowali właśnie tą drużynę. Myślę, że troszeczkę z lepszym skutkiem niż Dania przy Euro 2012. Wspaniały projekt, w którym uczestniczy, to co już pan poseł powiedział, uczestniczą dzieci właśnie między innymi również z Berlina Banków. Do tego projektu w tym roku dołączył również Szczecin i te trzy duże miasta będą właśnie reprezentowane we wspaniałych rozgrywkach
przy tym projekcie. Ja życzę Wam przede wszystkim doskonałej zabawy. W maju będziecie gościć i w Szczecinie, i dzieci z Berlina koło brzegów, a w czerwcu wszyscy pojedziecie do Berlina. Życzę, tak jak Pan poseł powiedział, żeby koło brzeg właśnie wygrał. Dziękuję. Kochani, program Fair Friends, tak jak już zostało tutaj powiedziane, to program edukacyjny, w którym udział biorą aż 32 klasy, 8 z Kołobrzegu, to Wy, 8 ze Szczecina i 16 klas partnerskich dla Kołobrzegu i dla Szczecina po stronie niemieckiej. W 2012 roku zakończyła się pierwsza edycja programu Fair Friends z dużym sukcesem. Program Fair Friends, zarówno ten, który aktualnie rozpoczęliśmy, jak i poprzedni, odbywał się na bazie rozgrywek piłkarskich. Pierwsza edycja na bazie Euro 2012. Teraz mamy również doskonałą okazję, dlatego że możemy ten program rozegrać na bazie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które kiedy i gdzie się rozegrają, kto wie? Proszę. Bardzo dobrze, Brazylia 2014, ale zanim dojdzie do tych rozgrywek oficjalnych, to my zrobimy sobie sami małe Mistrzostwa Świata. Dzisiaj dowiecie się, jakie Państwo będziecie reprezentować w najbliższym czasie. Dowiecie się tego z naszego tutaj rozstrzygnięcia, losowania. A jeżeli jeszcze chodzi, moi drodzy, o kilka słów wprowadzenia w program. Pewnie każda klasa rozpoczęła już współpracę ze swoją klasą partnerską po stronie Niemiec. Ta współpraca w fazie pierwszej sprowadzała się do tego, żebyście się poznali, żebyście wymienili się adresami, żebyście wymienili się, doskonała teraz okazja przed dniu świąt, żebyście wymienili się życzeniami świątecznymi. Natomiast dzisiaj rozpoczynamy drugą fazę, międzynarodową. Tak jak powiedziałam, każda klasa, w każdej klasie zostanie przyporządkowane Państwo, które będziecie reprezentować na cały program. Ale przed Wami jeszcze najważniejsza faza, faza trzecia, czyli te wyjazdy, te takie namacalna współpraca z klasami partnerskimi, tak? Najpierw będziemy gościć tutaj klasy z Niemiec, natomiast w czerwcu, tak jak powiedział to Pan Prezydent, wyjedziemy wszyscy na finały rozgrywek do Berlina. Zaprosiliśmy Was dzisiaj z kilku powodów. Po pierwsze, żebyście się spotkali i zobaczyli, jakie to duże przedsięwzięcie, ile osób w nim bierze udziału. Po drugie, uczestniczyliście w głosowaniu na logo programu. Każda klasa przedstawiła swoją propozycję, czyli było tych propozycji aż 32. Mieliście w konkretnym momencie głosować. Dzisiaj zobaczymy, które logo wygrało i które logo stanie się naszym znakiem filmowym na najbliższym. Musicie teraz być cichutko, dlatego że przed nami najistotniejsza część naszego spotkania. Tutaj mieliśmy zaprezentowane 32 Państwa. Nas na sali, no na sali jest mniej, tak? Ale i tak jest Pani, która reprezentuje Szkołę Podstawową numer 5. Nam do dyspozycji w losowaniu przypadło 8 Państw. Teraz będę po kolei prosiła ochotników z poszczególnych klas, którzy będą podchodzili i rozszyfrowywali nam naszą chyba Jurka, tak? Masz na imię Jurka, ja cię pamiętam jeszcze z przedszkola. Ustaw się, tak? Poproszę cię. Czekaj, momencik. Przygotujemy się. Halo, czy szkoła numer 3 jest zainteresowana, jakim Państwem się staje? To uwaga, uwaga. Trójka jest zadowolona? Jak to? A czy są jacyś znani piłkarze w Urugwaju? A kto zna? Cichutko, cichutko. Proszę, Marcel. Zgadza się? Musicie mi pomóc, bo ja się tak dobrze nie znam. No to zawsze można być kawalim z Urugwaju. Dobrze, gdzie jest Szkoła Podstawowa numer 4?
Najważniejszą